Dziennik. Tutaj są temperatury. Zobaczcie. Aktualnie jest 63,5 na kotle, nie? O. O godzinie 7 rano było 23. Godzina 11:63. 63. Jak szybciutko rośnie, nie? No. Dobra. Gdzie to było? Kurde. Tutaj można sobie sprawdzać. Nawilżanie. Chyba błąd. <noise> błąd w tłumaczeniu. Teraz tak. Żeby przestawić tą wartość, trzeba włączyć autotryb. Widzicie? Temperatura ogrzewania. To o czym wcześniej mówiłem. I teraz wchodzimy tutaj, wróć. Tutaj wchodzimy w timer. Widzicie? I mam włączone, że od tej godziny do tej ma sobie grzać. Możemy dodać różne godziny. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedzielę. I tak mam ustawione po prostu na cały tydzień, nie? żeby o tych godzinkach o macie. Odpalało się od godziny. Start. 6.00. Tak dziwnie to pokazali. 6.00, powinno być dwukropek. 00 i 800, czyli od godziny 18 do 20. Tylko, że ten tryb, jak jest włączony autotryb, to i teraz niepotrzebnie to odpala, nie? On ma mi się załączyć między o tą godziną, a tą. No i przy okazji macie u góry temperatura aktualna na znaczy woda jaka jest. No i zakresy się tutaj będą zapisywać od wczoraj, zacząłem. Także no, dosyć ciekawa sprawa. Tyle, to powinniście zrozumieć. Do następnego.